Organizujemy Scooter Day. Zaprosiliśmy motocyklistów i przedstawicieli różnych firm związanych z branżą. Pokazy trialu, pokazy startu motocyklowego, czyli generalnie pewnego kunsztu w kontakcie z tym motocyklem. Niekoniecznie potrzebnego każdej osobie na co dzień, ale pokazującego, do czego można dojść i w jaki sposób można użytkować motocykl. Aby się tutaj pokazali, aby ludzie z okolicy mogli przyjść, potestować skutery, potestować motocykle, potestować elektryczne rowerki, zobaczyć, co to jest trial, zobaczyć, co to jest stand, czy przekonać się, jak się jeździ na pitbajku. Pokazujemy elektryczne skutery i rowery elektryczne z Włoch, marki Ascol. Jesteśmy wyłącznym importerem tej firmy na Polskę. Na elektrycznym rowerze zajedziemy po prostu dużo dalej i się nie zmęczymy. Rower działa zupełnie tak samo, z tym, że silnik elektryczny wbudowany w przednią lub tylną piastę pomaga nam po prostu w pedałowaniu. Dzisiaj przywieźliśmy tutaj całą gamę pitbajków. Są to małe motocykle z dużymi silnikami. Chcieliśmy je po prostu zaprezentować w wersji asfaltowej supermoto. To jest zabawka, to jest jazda dla fanu. Można tym jeździć na torze, można jeździć tym na torze ziemnym, na offroadowym. Mają różne specyfikacje. To są pojazdy dla dzieci. Powiedzmy od 4 do 100 lat. Jest to chyba najbardziej teraz rozwijająca się dyscyplina motosportu. Przede wszystkim dlatego, że one są tanie. Jest to dla praktycznie na każdą kieszeń. Ja myślę, że jest bezpieczne. To jest kwestia przygotowania dziecka do jazdy na takim pojeździe. Przede wszystkim nie tylko inwestujemy w pojazd, motocykl, ale trzeba zabezpieczyć go. Dobry kask, dobre buty, zbroja, buzer, tak zwany na kolaniki. Wszystko, co proponuje Boska Italia. Skutery marki Piaggio, Vespa, kultowe skutery, ale też Sym, który na polskim rynku jest już też bardzo fajnie reprezentowany, także to wszystko można u nas zobaczyć na stoisku. Przede wszystkim proponowałbym nie ulegać magii ceny. Zbyt niska cena generalnie powoduje, że mamy do czynienia ze skuterami o dosyć niskiej jakości i zamiast mieć przyjemność z jazdy, bawimy się w naprawy, serwisy. To traci sens.